Grzegorz Górny, Telewizja w Polsce. Witam państwa serdecznie. W ostatnią sobotę w Kijowie odbył się Sobór Zjednoczeniowy podzielonych odłamów prawosławia ukraińskiego i doszło do powstania jednej zjednoczonej ukraińskiej prawosławnej cerkwi. Wydarzenie to miało charakter tyleż religijny, co polityczny. Wziął w nim udział m.in. prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. I o tym właśnie, a także o całym splocie tematyki politycznej, religijnej, duchowej, geopolitycznej, z jaką mamy do czynienia na Ukrainie, rozmawiamy z naszym dzisiejszym gościem. Jest z nami w studiu Michał Karnowski, dziennikarz Tygodnika w Sieci. Witam cię serdecznie. Michale, byłeś niedawno na Ukrainie, ponad tydzień. Mogłeś obserwować między innymi kampanię Petro Poroszenki, bo chociaż wybory odbędą się pod koniec marca, to jednak kampania już trwa. I w tej kampanii bardzo mocny jest też akcent religijny. To prawda, hasło prezydenta Poroszenki brzmi, czy taki jego motyw główny kampanii, taka hasła ma różne, na przykład uważajcie na Moskwę, tak, miejcie oko na Moskwę, ale to jest armia, mowa i wiara. Na tej triadzie prezydent Poroszenko próbuje oprzeć swój przekaz i no na razie jest to mało skuteczne, ale bez wątpienia dobrze oddaje nastroje części elity ukraińskiej, takiego poczucia, że ta tożsamość ukraińska jakoś się buduje w tych latach ostatnich wyjątkowo mocno. Pamiętajmy, że dla Ukraińców no to, co się stało, ta wojna z Rosją, to był szok i to rzeczywiście przesunęło nastroje, emocje i też poglądy religijne, myślę, w jakiejś mierze, dużo bardziej w kierunku no takiego myślenia o samodzielności Ukrainy, o wyjściu z tego ruskiego mira, z tego ruskiego świata. Ten wyjazd, jeśli mogę jeszcze słowo, był o tyle ciekawy, że to nie był tak po prostu turystyczny wyjazd, tylko to było w ramach takiego programu Inside Ukraine, programu organizowanego przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, to jest taka fundacja polsko-niemiecka od obu rządów. No i mieliśmy możliwość w gronie w sumie 10 dziennikarzy, 5 z Polski, 5 z Niemiec, spotykać się z przedstawicielami elit ukraińskich, organizacji pozarządowych, być w miejscach, w których ukraińska polityka się dzieje. Także było to bardzo poznawcze. Moje generalne wrażenie było takie, że o ile rok temu byłem w ramach podobnego programu w Rosji, o ile miałem poczucie, wyjeżdżając z Rosji, że ona jest słabsza, dużo bardziej taka zakleszczona wewnętrznie, niż widzimy to z zewnątrz. Oczywiście nie mówię to o sile militarnej, tylko społecznej. O tyle Ukraina jest według mnie w lepszej kondycji, niż tak to często jest, niż często jest to opisywane. Czy nie jest upadłym państwem, bo często pisze się, że to jest państwo bankrut, państwo upadłe, sezonowe, a twoje wrażenia? Moje wrażenie jest takie, że Ukraina to jest pewien paradoks, ale to jest państwowość ukraińska jest chyba w stanie najlepszym w historii nowożytnej, tak? To jest pewien paradoks, no ale nigdy nie była tak zdeterminowana elita ukraińska, żeby to państwo zbudować, nigdy nie było tak jednoznacznego wysiłku militarno-organizacyjnego. Oczywiście to wszystko jest w takich kleszczach postkomunizmu. To jest ciekawy wniosek, na przykład jaką rolę pełni tam sądownictwo. No dziennikarzy niemieckich to był szok, że sądy mogą wypuszczać skorumpowanych ewidentnie polityków, że sądy mogą być główną przeszkodą w walce z korupcją, bo wpływy różnych grup są takie, że wszystko zablokują. Nawet ostatnio słyszałem, że kogoś tam złapano na gorącym uczynku, sądy wypuściły. Dla Polaków nie jest to szokiem, bo my wiemy, jak działa system postkomunistyczny. Ale rzeczywiście ja nie opisałbym Ukrainy jako państwa upadłego. No na przykład siła militarna Ukrainy, ja nie potrafię tego zweryfikować, ale no, Ukraińcom daje poczucie dość dużej pewności siebie. Oni są przekonani, że mają po tych bardzo trudnych początkach, ale też po zbudowaniu armii od nowa, po tej kompromitacji chociażby na Krymie, po pierwszych trudnych miesiącach walk z Rosją, że mają armię zbudowaną od nowa i zdolną do przeciwstawienia się Rosji, może nie w konflikcie pełnowymiarowym, ale na pewno w tych konfliktach, które dzisiaj są gdzieś na horyzoncie, w perspektywie jakichś operacji czy dywersyjnych, czy takich ograniczonych ofensyw separatystów w Doniecku. Więc są pewne próby reformy podejmowane również i one czasami idą, czasami nie idą, ale no to jest na pewno państwo, które moim zdaniem wewnętrznie to się nie rozpadnie. Ja bym takiej tezy nie postawił. A skupmy się na tych trzech hasłach Petro Poroszenki, które można powiedzieć, że są też takimi trzema filarami budowania nowej tożsamości ukraińskiej, czyli armia, język i religia.
No tak, jeśli chodzi o armię, to już trochę wspomniałem. Akurat w tym czasie też toczyły się debaty o budżecie armii ukraińskiej. Oczywiście tam minister obrony krzyczał, że za mało i tak dalej, ale to jest chyba 4 miliardy dolarów. To jest naprawdę potężna suma wydawana przez Ukrainę na zbrojenia. Są amerykańscy i inni instruktorzy, w tym polscy. Więc to jest duży wysiłek taki militarny. Widać też taką dość sporą militaryzację społeczeństwa. Widać w muzeach kult żołnierzy. Więc młode grupy młodych Ukraińców zwiedzające muzea, no, uczą się o tym, że Rosja ich napadła i jest czymś złym. To ma też ten wymiar taki tożsamościowy, także to wojsko ma też ten wymiar właśnie budujący wspólnotę. Jeśli chodzi o mowę, no to na przykład w księgarniach bardzo dużo książek po ukraińsku. One są, mówiąc szczerze, wydawane w dość kiepski sposób, w tym sensie, że widać taki niski poziom tego przemysłu poligraficznego, no jakieś takie zdjęcia prawie że kserówkowe. No to wynika pewnie z biedy i dążenia do jak najniższej ceny, ale na przykład opowiadano nam, że za Janukowycza, no to można było czasami trafić na książkę po ukraińsku, a dzisiaj większość pozycji na przykład w dziale historii, w takich poważnych działach jest ewidentnie po ukraińsku. Szukając księgarni na Kreszczatyku, na głównej ulicy, wspólnie z Piotrem Semką, z którym tam byłem, no pytaliśmy, gdzie tu jest jakaś księgarnia, jak dojść. I używał Piotr Semka sformułowań po rosyjsku, no mówiąc, został skorygowany, poprawiono go, że to jest knecharnia, a nie, jak to brzmi po rosyjsku. I tak samo Majdan, ten niezależności, prawda, też używana jest nazwa ukraińska. Więc to na ulicy przypadkowy przychodzień zwraca ci uwagę tak naprawdę, że tutaj na Ukrainie mówi się po ukraińsku, więc jest na to silna presja. No ale z drugiej strony realnie też tam przedstawiano nam takie dane, że 80% mediów ukraińskich jest jednak wciąż po rosyjsku, tak? Nawet taki Nowy Czas, Nowoje Wiremia, taki popularny tygodnik elitarny w Kijowie wydawany, polityczny, on też jest po rosyjsku. Stronę internetową ma już dwujęzyczną, ale jest po rosyjsku, no bo zasięg odbiorców, jak tam tłumaczyli ci dziennikarze, jest nieprawdopodobnie większy, jeśli się sięga do języka rosyjskiego. Ale znowu, no wiemy w tych debatach, że liczy się trend, liczy się presja, liczy się kierunek i on jest jednak jednoznacznie w kierunku przywrócenia języka ukraińskiego. No i wiara. Ja tutaj jestem mniejszym ekspertem niż gospodarz programu Grzegorz Górny, ale to jest ważne dla Ukraińców wydarzenie, naprawdę historyczne, czyli ta autokefalia, ono się dokonało w tych dniach. Pytanie jest, co będzie z takimi miejscami jak Ławra Peczerska, czyli symboliczny, no to do naszej Częstochowy można porównać klasztor, monastyr w Kijowie, przepiękny zresztą, oddziałujący duchowo bardzo na Ukraińców. To jest na razie w tej cerkwi moskiewskiej, natomiast no, te budynki należą formalnie do państwa, tam to jest tak zorganizowane, więc można sobie wyobrazić pewną presję. Zresztą prezydent Poroszenko był w tych dniach, gdy ja byłem, właśnie w Ławrze Peczerskiej, odwiedził, rozmawiał, budował presję. Coś się ważnego ruszyło. Ja myślę, że Ukraińcy budują jakąś swoją tożsamość. Dla nas dużo rzeczy tam jest optymistycznych, ale są też oczywiście bardzo niepokojące, no chociażby ten kult Stepana Bandery. No właśnie, bo tu chodzi o tą tożsamość budowaną na pamięci historycznej. Wiem, że miałeś okazję rozmawiać z przewodniczącym tamtejszego IPN-u, Wołodymyrem Wiatrowiczem, a on odpowiada za tą politykę historyczną na Ukrainie. Tak, tylko też pamiętajmy o skali, że to znaczy my widzimy IPN w porównaniu z polskim IPN-em, wyobrażamy sobie, że to jest potężna instytucja z dziesiątkami, setkami milionów złotych nawet budżetu, mająca 11 w Polsce oddziałów i ogromny zasięg działań. Tam to jest taki no, biuro zatrudniające 50 osób w Kijowie, w jakimś odrapanym pałacyku, który naprawdę wymaga remontu, ale rzeczywiście dynamiczne. Pan Wiatrowicz jest takim przedstawicielem bardzo dynamicznym elit ukraińskich, nawet powiedziałbym no, nacjonalistycznych, patriotycznych, nie stygmatyzuje, ale bez wątpienia jest politykiem bardzo mocno tożsamościowym. To, co nam mówił, no pewnie też było jakoś tam przefiltrowane przez świadomość, do kogo mówi, tak, że mówi do niemieckich i polskich dziennikarzy, starał się być grzeczny, miły, pozytywne wrażenie robi ten rozmówca, ale on zdecydowanie no, to opisuje to, co się dzieje, w sferze, czy co on chce zrobić w sferze polityki historycznej, jako jako jakby dogonienie trochę innych krajów Europy postkomunistycznej, no bo on przypomina, no, w latach 90. w Polsce, na Węgrzech, w Czechach powstały IPN-y, czy na Słowacji. Na Ukrainie te próby są bardzo opóźnione, wychodzi dużo książek no, to jest jednoznacznie oparte na UPA. To trzeba powiedzieć wyraźnie, że w muzeach ukraińskich, Nacjonalnym Muzeum Ukrainy,
Muzeum II Wojny Światowej, to się teraz nazywa Muzeum Udziału Ukraińskiego w II Wojnie Światowej. Tam są wszędzie bardzo duże ekspozycje dotyczące UPA, bohaterów z UPA. Tam są Akademie ku czci. No, trafiliśmy na Akademię Młodzieży Ukraińskiej ku czci partyzantów z UPA. Przy czym ten Bandera, on się przewija trochę tak podskórnie, ale jest bardzo silnie obecny i to jest jednak niepokojące. No, można kupić piękne albumy o Banderze, w ogóle nie wspominające słowem o jego zbrodniczej działalności. Więc jakby Ukraińcy próbują trochę wziąć z banderyzmu to, co im pasuje, a odrzucić resztę. Ja nie wiem, czy to się uda. Mam tutaj bardzo, bardzo duże wątpliwości. A czy chodząc po Kijowie, miałeś wrażenie, że jesteś w państwie, które znajduje się w stanie wojny? Ta wojna jest tam obecna, ale nie tak, jak sobie wyobrażamy. Byłem we Lwowie w roku 2014 i 2015 i no, trudno mi oczywiście Kijów ze Lwowem porównywać, ale wtedy w tym Lwowie no, to widać było, że to jest państwo zaatakowane, mimo że z kolei ze Lwowa to jest dużo dalej do tej wojny, no, ale zbiórki pomocy, tak, tutaj zbiórka na pomoc ATO, jakieś takie poczucie, że za chwilę wszędzie może się wszystko wydarzyć. W tej chwili tak w Kijowie tego nie ma. No. Siły ukraińskie, myślę, że w pełni kontrolują sytuację. Ludzie normalnie żyją, ludzie się normalnie zmagają z życiem. Jest, pamiętajmy, tam jest jednak biedne życie, to się, tam się ciężko żyje. To, tak według mnie, no to mamy zarobki pewnie, znaczy zarobki będące 1/3 naszych średnich pensji, tak myślę, że to mniej więcej realnie wygląda, a ceny często wyższe. Więc to pokazuje, że tam się bardzo trudno żyje, ale miasto żyje, miasto też pięknieje, no trochę się nawet buduje. Tego poczucia, że to jest taka strefa wojny, absolutnie nie było. W muzeach to było widać, w prasie to widać, w telewizji to widać. No, tam jednak serwisy informacyjne zaczynają się, czy zaczynają, no co jakiś czas w serwisach informacyjnych jest stała rubryka pod tytułem "A co tam dzisiaj na froncie?". No taki dla nas dalekie, trudne do wyobrażenia, a będące realnym doświadczeniem codzienności Ukraińców. A czy twoim zdaniem jest możliwe do wyobrażenia cofnięcie się tych zmian i powrót Ukrainy do rosyjskiej strefy wpływów? Wszystko jest niestety możliwe, tak? Bo to też nam mówiono, że nie mylcie elit ukraińskich z całym narodem. Ale wydaje mi się, że to pęknięcie pomiędzy Rosją a Ukrainą jest czymś trwałym. Jest czymś, co w historyce opiszą kiedyś jako wydarzenie, no gdzieś może zmieniające nawet bieg dziejów Ukrainy. Kurs proeuropejski jest właściwie niepodważalny w całej obecnej politycznej elicie prozachodniej, w całej obecnej elicie ukraińskiej. Poza Partią Regionów, która nie wydaje mi się, żeby jakoś tam zadziałała za mocno, nie ma sił, które by gdzieś to chciały zawrócić. Nawet Julia Tymoszenko jest przecież oficjalnie proeuropejska. Ona była więźniem Janukowycza. Pytanie, kto tutaj mówi prawdę, kto udaje? Kto będzie potem oszukiwał trochę wyborców, bo tego nie jesteśmy w stanie dzisiaj sprawdzić. Ale Ukraińcy się poczuli agresją rosyjską upokorzeni. To tak upokorzyło jakby wszystkich, nawet prorosyjskich Ukraińców. No bo to jest trochę tak, jakby brat zdradził, jakby brat wbił nóż w plecy. Brat, też pamiętajmy, że w czasie tej wojny było bardzo dużo incydentów takiego upokarzania Ukraińców. No jedną z takich ikonograficznych scen jest taki moment, gdy kobieta w jednej z miejscowości Krymu została przywiązana do takiego ulicznego słupa i była kopana, lżona, dlatego że no, mówiła po ukraińsku. To jest bardzo mocno obecne w świadomości Ukraińców i moim zdaniem będzie oddziaływało. Nie wydaje mi się dzisiaj możliwe zawrócenie z tej drogi, ale czy w perspektywie 10, 15, 20 lat, no nie wiem, bo te więzi są bardzo silne, też nie udawajmy, że ich nie ma z Rosją. Ale w mojej ocenie na dzisiaj Ukraina no po prostu pełną moc włączyła tam, gdzie może, tam, gdzie jest w stanie, w kierunku prozachodnim. To jest często udawane, to jest często pełne hipokryzji, to jest często pełne teatru takiego dla ludzi Zachodu. Zresztą oczywiście też, co to znaczy, tak, ten kierunek prozachodni. No na przykład bardzo mocno wchodzą tam te ruchy prohomoseksualne, te ruchy takie lewicowe, postępowe. Ogromne pieniądze tam idą. I właściwie na przykład ludzie kultury, ludzie mediów, no to właściwie nie mają wyjścia, tak? Bo ten strumień finansowy to jest jedyny dostępny. A on za sobą niesie wymóg no, przyjęcia całej palety tego, co Europa Zachodnia uważa za swoje wartości. I wielu w to wchodzi. A jakie jest miejsce Polski w świadomości politycznej tamtejszych elit?
Dalekie. To znaczy, ja myślę, że Ukraińcy bardzo świadomie wybrali kierunek niemiecki. No to tu jakby nie ma naszej winy, nie ma naszej złości. Nie ma też jakiejś niechęci wobec Polaków, no ale jakby to powiedzieć, ich interes, ich punkt odniesienia, oparcia, to są Stany Zjednoczone, to jest Bruksela i to jest Berlin. Jakby nikt inny tam właściwie nie istnieje w żadnym innym wymiarze, no bo to są te realne siły, które są w stanie coś zrobić. Natomiast jest oczywiście pamiętana pomoc Polaków w czasie Majdanu, jest pamiętana, czy jest dostrzegana szansa, jaką wielu Ukraińców dostało, żeby tutaj pracować, osiedlić się, mieszkać. Ta historia na przykład paradoksalnie, którą wspomnieliśmy, dużo mniej dzieli, niż nam się wydaje, bo w oczach Ukraińców nie było rzezi na Wołyniu. Tego naprawdę nie było, to znaczy od wystawy, którą właśnie ukraiński IPN zorganizował na głównej ulicy Kreszczatyku, która przedstawia 100 lat wspólnego bycia, ale też osobnego czasami, ale bycia narodów, państw, państwowości współczesnej polskiej i ukraińskiej, bo tam, prawda, Republika Ukraińska 1917, Polska 1918, to jest przeprowadzone właśnie do dnia dzisiejszego, te linie czasu pokazujące ileś zbieżności, no na przykład Anna Walentynowicz, nasza bohaterka narodowa, prawda, jej siostra na Ukrainie, jej brat w UPA, to tak rysują. Wołyń, 43-44 to był po prostu kolejny epizod wojny polsko-ukraińskiej. I były rzezie po jednej, po drugiej stronie. Dlaczego było więcej ofiar po stronie polskiej? No wynikało to z demografii, tak? Bo działo się na terenach, gdzie jakby Ukraińców było dużo więcej. To jest koniec historii. Koniec tego wydarzenia. Ono jest tak opisywane. Nawet w książkach, które właśnie przeglądamy gdzieś tam w księgarni, to jest dokładnie tak opisane. W albumie o Stepanie Banderze w ogóle nie ma tematu rzezi wołyńskiej, więc ja tu nie tłumaczę, nie bronię absolutnie, bo to nie da się z takim zbrodniarzem wejść do Europy, moim zdaniem. Nie da się zbudować nowoczesnego narodu trwale. To prędzej czy później Ukraińców dogoni. Już chyba zresztą dogania, bo nawet Żydzi już chyba, mam wrażenie, mieli dość, czy środowiska żydowskie. Ale w oczach Ukraińców, no jak mówisz UPA, mówisz Bandera, to dla Polaków to znaczy mówisz zbrodniarz, mówisz oprawca naszych przodków. Dla nich absolutnie to nie znaczy. Dla nich to znaczy, że to była partyzantka antysowiecka. Mocno jest też podkreślany antyniemiecki nurt UPA, że oni też byli męczeni, walczyli z Niemcami i tak dalej. Więc to nie jest wszystko tak jednoznaczne, jak nam się wydaje. Na przykład właśnie Wiatrowicz mówił, no, mówił o rzezi wołyńskiej, że to, no, to tego nie można tak opisywać tak prosto, bo na przykład no, w powiecie chrubieszowskim żołnierze Armii Krajowej i żołnierze UPA w obliczu nadchodzących Sowietów, przecież to było już po rzezi wołyńskiej, byli w stanie współpracować. I on mówi, skoro oni byli w stanie współpracować, to my mamy nie być w stanie współpracować. Więc no ciekawe, co się z tego wykluje, sam nie wiem. Ciekawy jest ten kurs proniemiecki Kijowa, bo z jednej strony oni pokładają nadzieję w Berlinie, ale z drugiej strony Berlin robi deale z Moskwą, Nord Stream 2, więc de facto dochodzi tutaj do zdrady Ukrainy. Dochodzi do zdrady Ukrainy. To zresztą na marginesie ciekawe było, jak właśnie ci bardzo prodemokratyczni, sympatyczni też oczywiście dziennikarze ze strony niemieckiej reagowali na pytania o Nord Stream 2. No to cała paleta argumentów. Najbardziej mnie zaskoczył jeden, mianowicie budowali rurociąg Przyjaźń inżynierowie z NRD i my wiemy, że ten rurociąg ma ten okres resursu, ten okres użytkowania ograniczony i musimy się jako Niemcy zabezpieczyć, żeby mieć gaz i dlatego potrzebny jest Nord Stream 1, był i jest potrzebny budowany Nord Stream 2. Cała paleta argumentów ekologicznych, wszelkiego rodzaju, tak? Znaczy, jak jest interes niemiecki, to nic innego się tutaj widać nie liczy. Ukraińcy to chyba trochę wypychają, odpychają. Są w sytuacji takiego petenta, brzydko mówiąc, który musi przyjąć ofertę, jaką dostaje. Nie mają innego wyjścia. No bardzo ciekawe to, co mówisz. Ukraina jest i będzie naszym sąsiadem, więc musimy obserwować to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Bardzo dziękuję ci za wizytę w studiu. Dziękuję również. Moim gościem był Michał Karnowski. Dziękuję państwu za uwagę. Widzimy się już wkrótce. Pozdrawiam serdecznie, Grzegorz Górny.